Tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Ale strzał! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jaki rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. I proszę, kolejna bramka dodana do tej ogromnej przewagi. I to w doliczonym czasie gry. No, już zaraz skończą się te męki przeciwników. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Icardi. Ale strzał! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. No sam nie wiem, jak mu się to udało. Rzeczywiście, strzelił tak zwaną słabszą nogą. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik 2-0. Ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Özil. Eden Hazard! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. Piłka spadła bramkarzowi, można powiedzieć, za kołnierz po strzale z daleka. Taki strzał na aferę. Myślę, że trochę zawinił bramkarz. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Bardzo zadowolony trener z tej bramki, ale jednocześnie uczula swoich piłkarzy, by nie dali sobie teraz tego prowadzenia odebrać. Liverpool spokojniejszy, bo ta bramka daje im prowadzenie. Piłkę po tej centrze. Rabiot! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. No widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. W stawieniu zagra dziś FC Barcelona. Trener postawił na... Ivan Rakitic! Gol! Co za strzał! Piękne, pewne uderzenie! Bramkarz nie miał tutaj nic do powiedzenia! Brawa za decyzję! A jeszcze większe należą się za jej bezbłędne wykonanie! Mocny strzał z daleka i bramka. Tak, to było świetne uderzenie, ale bramkarz powinien zachować się lepiej. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Allan. Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu.
Popatrzmy na tę bramkę, oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Marcelo był gdzie być powinien. Fantastycznie! Jest gol! Taki strzał, z takiej odległości jestem w takim samym szoku jak bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. No bramkę zdobył obrońca, można powiedzieć, trochę wychodząc ze swojej nominalnej roli. I bardzo dobrze, im bardziej uniwersalny zawodnik, tym więcej może dać drużynie. Spójrzmy na to z innego kąta. Popatrzmy na rezultat 1-0. W ostatniej chwili przejęli. Coś niesamowitego! Gol! Co za niesamowity strzał! No czekam na powtórkę, bo naprawdę patrzę i zadziakcja! Zgadzam się, to było kapitalne uderzenie. Naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Patryk Lipski, Borysiuk, Sławomir Peszko. Uderzenie! Jest gol! Taki strzał! Z takiej odległości jestem w takim samym szoku jak bramkarz! Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki! Przepiękne uderzenie, po którym piłka odbija się od poprzeczki i wpada do siatki. Miał trochę szczęścia. Bałem się przez chwilę, że piłka wyjdzie w pole, ale zdecydowanie zasłużył na tę bramkę. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. I szanse, powiem, będą wykonywali rzut rożny. Ale szansa Aguero! Jest! Mamy bramkę! Ale uderzenie z przewrotki! No nie wierzę! Technika, orientacja w sytuacji, ustawienie, wszystko zagrało, wyszło rewelacyjnie! No i mamy powtórkę niezwykłego strzału, po którym padł gol. Dzięki takim momentom powstają piękne widowiska, które na długo zapadają w pamięć piłkarskich kibiców. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala.